9 czerwca w warszawskim hotelu Sofitel Victoria po raz pierwszy odbył się Swiss Innovation Day. To unikalne spotkanie przedstawicieli szwajcarskiego i polskiego świata biznesu na temat innowacji w wielowymiarowych aspektach. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ambasadę Szwajcarii w Polsce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Gospodarki oraz Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą. Ladies and gentlemen, good morning and a very warm welcome to all of you. Mamy już za sobą dwa dni polsko-szwajcarskie, jeden który odbył się w Szwajcarii, drugi w Polsce. Dzisiejsze przedsięwzięcie, które jest kolejnym, jak sądzę, niezwykle istotnym elementem tej współpracy w zakresie nauki, w zakresie również przedsiębiorczości i wspólnego, powiedziałbym, stawiania czołom wyzwaniom niezwykle szybko zmieniającego się świata. Dziękuję bardzo. Innowacje stanowią też podstawę do konkurencyjności przedsiębiorstw, konkurencyjności gospodarki, wzrostu gospodarczego i wynika z wielu czynników, wynika z jej innowacyjnego podejścia do organizacji społeczeństwa, do silnych struktur, wynika również z silnych struktur własnej gospodarki, czy też przyjętej koncepcji rozwoju gospodarczego. Environment is given by the regulation, or better say the low regulation. The free job market and as well the tradition, the old tradition of a liberal economy, and the fact to be an open country with quiet facilities for foreign people as well to come and to establish their startups, their activities. Innowacje powinny powstawać na poziomie biznesu z mojego punktu widzenia. To my chcemy sprzedawać produkty. Clariant wybrał Polskę jako jedno z dwóch centrów usług wspólnych dla całej grupy Clarianta. Polska jest jako strategicznym miejscem dla naszej firmy. Moja firma wymyśliła pomysł, który jest pomysłem naturalnym. Projekt budowania społeczności potrzeb senioralnych. Ja mam bardzo dobre doświadczenia i bardzo przekonujące dowody, które mówią, że trzeba na te społeczności się otwierać. Well, we are in a business, we have not this large innovation like new, completely new disruptive products, but it's all about developing, continuous developing of services, production and especially services for customers. Badania i rozwój mogą być elementem procesu innowacyjnego. Innowacje to jest kreatywność plus wdrożenie. To, co jest też ważne, innowacje są ryzykowne. Dlaczego są ryzykowne? No bo nie zawsze kończą się sukcesem. Well, for us as a Swiss business hub, I think our interest is to help the innovation in Switzerland. So probably you know we are on the one hand part of the embassy of Switzerland, but on the other hand we are part of a Switzerland Global Enterprise, and this is the organization of Switzerland which promotes invest and trade. Tutaj padały takie liczby, ktoś to policzył, że jedno euro zainwestowane w aktywność kosmiczną przynosi w niektórych wypadkach 5, a w niektórych 20 zwrotu. Wizyta Mauro dell'Ambrogio stworzyła doskonałą okazję do rozmowy na temat szwajcarskich i polskich zobowiązań w ramach Europejskiego Obszaru Badań, omówienia wspierania innowacyjności w sektorze ochrony zdrowia, przyjrzenia się innowacjom w praktyce oraz dyskusji, jak rozwijać kulturę innowacji w przedsiębiorstwie.